Tomek mi mówi, słuchaj, ja to auto zbudowałem na tor, musimy je zabrać na tor. No to mówię, dobra, to pojedziemy na tor, w sumie nie wiem za bardzo dlaczego, ale okej. Okay. Przyjechałem na tor i rzeczywiście, no jest tor, zobaczcie, trochę może nieuczęszczany za bardzo, no ale, jakby no być jest, więc chyba jest w porządku, no. Dowcip, śmiech z taśmy. Prawie wszyscy z was, nie wyłączając mnie, są po prostu leszczami, którzy poszli i kupili jakiś samochód. Kupili gotowy, no to tak każdy tak potrafi, bierzesz pieniądze i kupujesz sobie furę, nie? Otóż nie! Niektórzy, na przykład jak twórca Cosmo, zbudowali samochód samodzielnie i tym sposobem jeżdżą samochodem, który zbudowali samodzielnie, ale nawet nie o to dzisiaj chodzi w tym filmie, bo zbudować samochód to jest jedno, ale zarejestrować go to jest drugie, trzecie, czwarte, piąte i piętnaste. Historia tego pojazdu w ogóle sięga roku 2005. To był pierwszy moment, kiedy pojawiła się taka idea, koncepcja. Wyrosła w sumie z tego, że koledzy Tomka mieli szajowozy, czyli pewnie pamiętacie takie z maluchów zrobione Mad Maxy do ścigania się. One były za wolne, więc trzeba było zrobić coś szybszego. Padł więc pomysł zrobienia auta specjalnie na tor, ale nie na bazie malucha, a na bazie Seicento. No i ta idea padła w roku 2005, a już w 2024 auto jeździ po ulicach, także szybko poszło, pach, 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 cyk, fik. Po drodze było mnóstwo, mnóstwo problemów, ale problemów głównie związanych właśnie z kwestiami prawnymi. No bo jak mówiłem, zbudować auto to jest jedno, ale to już było. Cała rama tego pojazdu jest totalnie wyspawana customowo. To nie jest żaden samochód, znaczy inaczej. Częściowo Seicento jest bazą, częściowo bazą jest oczywiście Fiat Bravo 1.4 T-Jet, bo z niego jest silnik, ale cała konstrukcja, gdzie silnik jest za fotelami i jest idealny rozkład mas i tak dalej, jest po prostu autorską konstrukcją Tomasza, któremu się trochę nudziło w tamtym czasie, a później jeszcze mu się trochę nie nudziło, bo jednak budowanie samochodu, jak się okazuje, jest bardzo absorbującym zajęciem, zarówno czasowo, jak i finansowo. Więc samochód ten jest kompletnym, całkowitym samem. I teraz okazuje się, że od 2012 roku w Polsce SAM-ów rejestrować nie wolno, więc trzeba robić tak zwane Schachermacher. Ja pamiętam ten projekt tak sprzed jakichś 7, może nawet 8 lat, kiedy jeszcze miał zewnętrzne nadwozie zrobione z takiego gipsu, styropianu i tak dalej. W ogóle nie wyglądał jak samochód, tylko jak takie kopyto do zrobienia na nim samochodu. Ale na szczęście potem, dzięki różnym szczęśliwym lub mniej szczęśliwym zbiegom okoliczności, udało się dokończyć zewnętrzną budę, czyli cały ten laminat do niego zrobić. No i pojechać na targi kitkarów do Wielkiej Brytanii, gdzie samochód wzbudził wielką sensację. Był w czasopiśmie angielskim kitkar pokazany i tak dalej. Anglicy uwielbiają kitkary. No i okazało się, że to właśnie jest wielka szansa, że ten pociąg jedzie. Niech se przejedzie. No i właśnie dzięki brytyjskim przepisom na temat kitkara udało się popchnąć temat do przodu. No bo o ile nawet sam pojazd Cosmo, nazwa pochodzi od osiedla kosmonautów we Wrocławiu, może kosmonautów, osiedle kosmonautów, nawet jeżeli ten pojazd już był parę lat temu gotowy w postaci jeżdżącej, no to nie był zarejestrowany. Ja wtedy mówię do Tomka, mordo, przecież ja mam kwity na sama, sprzedam ci kwity na sama, będziesz miał pojazd sam inny w dowodzie, nikt się nie zorientuje i tak dalej, co za różnica. A Tomek mówi, nie, musi być zarejestrowany legalnie, zgodnie z prawem, zgodnie z przepisami i ma mieć markę Cosmo. To dopiero było wyzwanie. Ja wam powiem tak, z jednej strony oczywiście widać po tym aucie, że ono nie jest bardzo świeże, designersko. Dla mnie to jest zaleta, bo ja lubię stare samochody. Ale z drugiej strony wszystko w nim jest tak dobrane z proporcjami. Tak widać, że ktoś się postarał nad tym, żeby ono wyglądało jak samochód, a nie jak po prostu zlepek części z byle czego. No ale jak się wie, to można dopasować niektóre części, z czego pochodzą. To jest bardzo włoski samochód, chociaż pochodzi w sumie z Wielkiej Brytanii obecnie, ale bardzo włoski w swoich częściach, no bo na przykład przednia szyba jest z Fiata Coupe, boczne szyby są z Alfy GTV, tylna szyba była z Seicento, aż teraz tam jest kratka taka od tego od silnika, bo to jest tak trochę na wzór ogólnie koncepcyjnie Peugeota 205T16 albo jakichś innych aut grupy B, gdzie cały tył się, zaraz wam to pokażę. Światła przednie są modułowe Helly, takie jak w autobusach wsadzane. Z tyłu też są światła Helly, takie okrągłe jak w Skyline, też zaraz wam to pokażę. Więc całość ogólnie robi bardzo dobre wrażenie, tak jakby ktoś się postarał, zaprojektował to pod kątem produkcji większej liczby sztuk. Zresztą taki pomysł też kiedyś był, żeby zrobić ich więcej, zrobić taki ten puchar wyścigowy Cosmo, żeby się ścigały po to, że jeździły w kółko, ale jeżdżenie w kółko jest bez sensu, więc to nie doszło do skutku. Ktoś powie, że może ten bok jest taki mniej udany, ale ja wam powiem, że tutaj chodziło po prostu o to, żeby koła były w rogach nadwozia, więc żeby rozstaw osi był jak największy, żeby się jak najlepiej prowadził. No i jak się okazuje, największym problemem jest właśnie dobranie szyb. Kiedy robisz samochód samodzielnie, budujesz nadwozie od zera z laminatu, to weź tak, zrób to nadwozie, żeby
szyby pasowały od czegoś. No, jest dużo samochodów do wyboru, ale wiele szyb jest albo trudno dostępnych, albo drogich, więc znajdź jeszcze tanie, łatwo dostępne i łatwo montowalne szyby, to się okazuje być dużym problemem. No i ten tył, co wam mówiłem, no zobaczcie, dosłownie Nissan Skyline, nie? Albo jakaś przyczepka też chyba są do przyczepek takie lampy. To są Helle za 70 zł od sztuki, bardzo ładne i idealnie tutaj pasują, fajnie ten tył wygląda. To kiedyś była szyba, już teraz nie jest, bo jest kratka od silnika i jest oczywiście mega wielki spoiler i jeszcze mega wielki dyfuzor, bo to jest wóz na tor, bo w końcu jesteśmy na torze. No ale najważniejsze jest to, no jak do tego doszło, że się pojawiło D0 Cosmo, no bo nie wiem czy wiecie, ale w Wielkiej Brytanii nadal można rejestrować kitkary. W związku z tym można sprzedać auto, znaczy inaczej, niezarejestrowany pojazd z Polski Anglikowi i ten Anglik może go w Wielkiej Brytanii u siebie poddać badaniu technicznemu i takiemu bardzo skomplikowanemu i bardzo rygorystycznemu, dostać w Wielkiej Brytanii tablicę, auto jest zarejestrowane wtedy w innym kraju i potem może ten samochód sprzedać jakiemuś innemu nabywcy właśnie na przykład z Polski i tak dalej. Można go zaimportować z Wielkiej Brytanii do Polski i w Polsce zarejestrować na bazie tego, że było zarejestrowane w Wielkiej Brytanii. Jest to jak najbardziej legalna metoda. Oczywiście trzeba znaleźć Anglika, który będzie chciał to zrobić, któremu będzie na tym zależało, akurat taki pojazd przez chwilę pomieć i się nim chwilę pocieszyć. No i tak też się stało, także Tomek już teraz nie jest pierwszym właścicielem Cosmo, tylko kupił je po prostu od Anglika, który je wcześniej w Wielkiej Brytanii zarejestrował. I wtedy wszystko się zgadza, jest w dowodzie wpis Cosmo, marka Cosmo, jedyne w Polsce Cosmo w cepiku. Tak trzeba żyć. Spróbuję teraz otworzyć mu klapy przednią i tylną. Jakieś zapinki mam zwolnić, Tomek mówi, tylko cholera, nawet nie wiem, gdzie są te zapinki, także no nie wiem, słuchajcie, nie znam się. Jest to ten moment w moim filmie, gdzie nie mogę sięgnąć do Wikipedii i sprawdzić, co piszą w Wikipedii o Cosmo. Otóż nic nie piszą jeszcze, może dopiero napiszą, ale na razie muszę się skupić, żeby znaleźć te zapinki, poczekajcie. Dobra, mamy to, jest otwarte. A już się zainteresowali. Już się interesują, zobaczcie. Tak, więc będzie wizytacja służb porządkowych. Już do nas idą. Zaraz zobaczymy, czego od nas będą chcieli. O kurde, ale wpadłem w kałużę. O, w mordę! Zobaczcie, już mam... nie zauważyłem kałuży. Tomek mówi, że to mu przypomina Ferrari F40. Ja bym nie był taki szybki w porównaniach do F40, jednak bardziej te auta B-grupowe mi się tutaj kojarzą. Tutaj z tyłu są, o zobaczcie, są lampy, dodatkowe są lampy. Po cholerę są te lampy, pan powie, bo ja nie wiem, że jak jedziesz z otwartą klapą, to możesz mieć lampy też. Dobra, to jak w Oplu Insigni albo jak w Wartburgu Turiście też były dodatkowe lampy. Mówiłeś o autach rajdowych, Ford RS200 miał takie coś i tak stwierdziłem, że to ładnie wygląda i ludzie o to pytają się zawsze. A, dobra, czyli to jest po to, żebyś się pytał. Po co te lampy? Żebyś się pytał, jak w podstawówce do mnie mówili. Ale Ford RS200 oczywiście zawsze na propsie, zawsze jakbym miał RS200, to bym nim wpadał w kibic. Nie, nieważne. To jest ten silnik z Fiata Bravo, 1.4 T-Jet. Zresztą widać tutaj, o właśnie to jest ten T w słowie T-Jet, a właściwie w wyrażeniu T-Jet, to jest ta turbosprężarka tutaj. No i teraz to w serii miało jakieś 150 konia, ale to jest podłubane. Jest podłubane, na razie jest podłubane głównie elektronicznie, bo jest zrobiona mapa, program na więcej koni. Na tyle dużo, że jak turbo zaczyna poważnie dawać nadciśnienie przy około 3000 obrotów, to można się nieźle zdziwić. To jest wydech z bardzo ładną końcówką tuningową Ulter, bo to jest wóz po tuningu. A tylne zawieszenie to są McPhersony w ogóle, więc tutaj ten element chyba to kiedyś był nawet drążek kierowniczy. Wydaje mi się, że to jest chyba przednie zawieszenie od czegoś umocowane z tyłu. Pewnie od Seicenta, więc dosyć sprytnie jest to pomyślane. Tu jest win, ale nie interesujmy się. A turbo jest z Iveco w ogóle, czyli pewnie z diesla, no bo Iveco są tylko z dieslem, no ale nieważne, turbo jest turbo. Turbo dmucha i robi robotę, skurczybyk. Zobaczcie, jak to jest wszystko tutaj na poważnie wyspawane, takie z, można powiedzieć, wyspawane jest z rozmachem, no, naprawdę na tor, naprawdę ta rama jest gruba, solidna i porządna. Oczywiście ja już się denerwuję, bo nie ma tylnej szyby, ale genialne jest rozwiązanie lusterka wstecznego, które znajduje się tutaj i w tym lusterku widzimy bardzo szeroki obraz z kamery, co dokładnie się za tym samochodem dzieje. Dzięki temu w ogóle się jakoś da nim jeździć, no bo ono tak naprawdę ma tylko tutaj boczne okna, jest jak bus blaszak, widoczność z niego jest taka sobie. Z przodu mamy bagażnik, zobaczcie jaki mały, ładny bagażnik. Coś tutaj można do niego sobie włożyć.
ale głównie to chodzi o chłodnicę z wentylatorami. I teraz patrzcie, cały ten element to jest jeden kawał z laminatu. W ogóle robienie elementów laminatowych nie jest takie proste, jakby się wydawało. To co widzimy teraz, to jest tylna część przedniej klapy, stąd tutaj widać te właśnie lampy Hella, bo laminaty jak się robi, to powinno się robić laminaty jak najbardziej wyokrąglone, bo laminat z ostrymi krawędziami popęka na tych krawędziach, więc zrobienie auta laminatowego, ale o ostrych krawędziach kończy się tym, że ono będzie po prostu z czasem spękane. A Cosmo jako maksymalnie możliwie wyoblone prawdopodobnie tego losu uniknie. A przednie zawieszenie to jest zawieszenie własnej konstrukcji z amortyzatorami z motocykla, wahaczami zrobionymi samodzielnie i geometrią, o której nie będę Wam więcej mówił, ale pomysł sam w sobie jest genialny, ale go nie zdradzę. Chyba że zapłacicie mi dużo pieniędzy na konto, to wtedy Wam zdradzę. Zobaczcie co jedzie, to jest pojazd do przepychania wagonów metra, ale doskonały. Też samodzielnie zbudowany. Ale piękny. Mamy wizytację panów z metra. Panowie z metra oglądają Cosmo. To ja idę obejrzeć teraz DH350. O, zostawili włączone, to mogę odjechać. Całkiem przypadkowo zaglądam sobie teraz do drezyny DH350, drezyny metra warszawskiego. Ależ jest wspaniała. Dobra. Koniec wizytacji, panowie odjeżdżają. Lusterka boczne są z Fiata 500, a lampy przednie, niektórzy mówią, że są wzorowane na Alfie 4C. Tylko problem w tym, że jak powstawał projekt Cosmo, to o Alfie 4C to nawet jeszcze ptaszki nie śpiewali, więc po prostu prawdopodobnie znowu Polakom ukradziono projekt. A tu jest dolot zewnętrzny. I teraz pomyślcie sobie, że idzie, nie wiem, jakiś szczur albo coś takiego, wpada tam szczur do dolotu i się... Nie, tak się by nie stało, bo tam potem jest sitko filtra, ale rzeczywiście dość nietypowo wygląda dolot wystający z samochodu. To jest taki element w tym samochodzie, który pokazuje, że tak na serio to jest naprawdę wóz na tor, a nie do latania nim na co dzień. Chociaż właśnie nie mierzy na co dzień. Dla mnie oczywiście najciekawszym elementem tego samochodu, pojazdu Cosma, jest wnętrze, bo wnętrze dla mnie to jest miejsce, gdzie się spędza czas. No z zewnątrz auto wygląda, jeździ, robi robotę, no ale środek to jest coś. I teraz tak, patrzcie, boczek. Boczek jest najprostszy z możliwych, bo ma klameczkę sejczętową i po prostu pasek do zamykania drzwi, jak w Skodzie 105C. Natomiast wsiadanie do tego pojazdu, ze względu tutaj na ten ogromny, bardzo wysoki próg, który sprawia, że auto jest sztywniejsze i pod spodem jest w ogóle rura od ramy przestrzennej tego pojazdu, no powiem Wam, że wsiadanie jest śmieszne. To znaczy ja zaraz tutaj ustawię statyw i będę wsiadał i zobaczycie jak ja wsiadam, to jest beka totalna. Moim ulubionym gadżetem w Cosmo jest to, że zamiast zegarów normalnie jest smartfon podłączony po prostu przewodem i jak włączam zapłon, poczekajcie, włączę zapłon, o, to się rozświetla przede mną ekran centralny, teraz odpalę i na tym ekranie mamy od razu wszystkie informacje, mamy informacje o obrotach, prędkości, poziomie paliwa, poziomie doładowania, nawet jest temperatura gazów wydechowych 350 parę stopni, jest IAT, nie wiem co to jest, nie wiem też co jest OTP i OPR, ale może bym się nie interesował lepiej, bo jeszcze kociej mordy dostanę. Tak czy inaczej, po prostu w tym miejscu jest wszystko i to wszystko jest na ekranie smartfona. To jest genialnie wymyślone. A sama z siebie deska rozdzielcza jest po prostu ze Seicenta. No i teraz tak, pewną wadą tego samochodu jest skrzynia biegów. Ona tutaj będzie włożona, skrzynia biegów lepsza z Fiata 500 Abarta, ale na razie jest to po prostu skrzynia pięciobiegowa z Seicento, co w połączeniu z tym, że po dłubaniu tego silnika i tej innej turbo sprężarce mamy 240 koni mocy, no to ta skrzynia tak średnio sobie z tą mocą radzi i te przełożenia są takie sobie, ale okej, okay, chodzi dobrze, znaczy sprzęgło jest bardzo twarde i bardzo zero-jedynkowe i tam trochę w dziwnym miejscu jest umiejscowione, ale da się do tego przyzwyczaić, no a biegi chodzą o jak w normalnym samochodzie, miało być jak w Ferrari trochę, że tak o i o, tak średnio to może wyszło, ale piątki nawet nie mogę wrzucić na stojącym teraz.
Ale dźwignia jest bardzo długa i bardzo długie są też drogi prowadzenia tych biegów. Także to się troszkę może kłóci z tą koncepcją auta sportowego, ale to jest ostatnia rzecz, która została i ona będzie dopracowana w tym samochodzie i będzie właśnie skrzynia z 500 Abarta, a wtedy rozwali wszystkich rywali. Nagrywam kabanosy we własnej hali. Pewną trudność stanowi zapinanie się w pasy w Kozmo, jak się jest człowiekiem mojej wielkości, bo one są czteropunktowe. Najpierw tu jest ten taki punkt centralny, który tutaj sobie kładziemy. Potem bierzemy drugi punkt, który jest o tutaj. Teraz czekajcie. O, dobrze mi idzie. I teraz górne punkty mocowania. Jeden to jest tutaj. O, pyk. I teraz ostatni już. To jest odpowiednik testu siadania za samym sobą w Kozmie. Zamiast tego robimy test siadania, test zapinania się w pasy. Moja pierwsza styczność z Kozmo była względnie trudna. To znaczy, oczywiście opanowanie tego sprzęgła i to, że nie należy schodzić poniżej 1500 obrotów, bo auto zaczyna szarpać, to wymagało trochę przyzwyczajenia. Pozycja za kierownicą też jest taka typowo sportowa, że nie mogę za bardzo się ruszać, po prostu jestem w jednej pozycji ściśnięty tymi pasami i to tak ma być, no bo w końcu tu chodzi o jazdę po torze. Ale po paru kilometrach, jak się trochę wjeździłem w to Kozmo, to naprawdę jestem w niezłym szoku, jak bardzo spójny jest ten samochód, jak bardzo nie czuć, że jest to robota trochę garażowa. Po prostu jeździłem wieloma autami, i kitkarami, i nie tylko, różnymi dziwnymi pojazdami. I bardzo często czułem się w tych samochodach, jakby właśnie one były zrobione w garażu, mimo że nie były, a ten jest zrobiony w garażu, ale się tego nie czuję. No, to było 3,5 tysiąca obrotów. Z tym, że ja ten samochód bardzo delikatnie traktuję, bo Tomek mówi tak: jak nie wiesz, że on ma kopa z turba, to ten kop z turba może być dla ciebie naprawdę szokujący i po prostu zrywa przyczepność, ten, mimo że dociążony jest tył silnikiem, to i tak potrafi zerwać. W związku z tym, jak dodaję gazu i nawet osiągam te 3,5 tysiąca obrotów, bo więcej to się trochę boję, to robię to bardzo płynnie i delikatnie. Jakby teraz nagle wdusił gaz, to prawdopodobnie mogłoby mnie po prostu obrócić, bo jednak tu jest masa 900 kg, moc 240 koni, więc jest to stosunek mocy do masy jak z super samochodu tak naprawdę, jak z takiego super auta z lat 90, które miały po 350-400 koni, ważyły po 1,5 tony. Postaram się Wam mówić głównie jak stoimy, no bo jednak jak jadę, to hałas jest porażający. Potem będziecie pisali, że ej, jak chlopu chwy, kupcie mikrofon, że kupcie. Co jest jeszcze fajne w Kozmie, to jest to, tak się bała odmienia, nie? Że w Kozmie, nie w Kozmo, tylko ja odmieniam wszystko. Ja mówię, że byłem na czudzie i byłem w studiu, a nie czudo i studio. Chociaż nie chodzę na czudo. Ale nieważne, w Kozmie, co mi się bardzo podoba, to jest to, że nie siedzi się zbyt nisko, nie siedzi się tak totalnie na ziemi. On jest bardzo nisko zawieszony, troszkę mu opierają opony, bo są troszkę za duże założone opony i to pewnie będzie słychać na filmie, ale się tym nie przejmujcie, bo to nie ma żadnego znaczenia i tak będzie zaraz to wszystko wymienione i poprawione i ulepszone. Czy Kozmo zachęca do nieprzepisowej jazdy? Otóż nie. Jest to taki pojazd, że można nim jechać tak naprawdę, tak jak było 1.4 wolno z sakiem i można normalnie jechać te 50 na godzinę, czy tutaj, gdzie jestem teraz na takiej trzypasmowej ulicy, to mogę nawet jechać 70 na godzinę momentami i nie ma z tego żadnego bólu i problemu, to nie jest tak, że on się męczy. Można normalnie w ten sposób podróżować, także jak ktoś bardzo by się uparł, znaczy ktoś, właściciel by się bardzo uparł, to mógłby tym normalnie jeździć na co dzień, pomijając, że jest to po prostu niepraktyczne, no bo większość samochodu zajmuje silnik, kabina pasażerska jest bardzo mała, a bagażnik, no właściwie to nie istnieje tak naprawdę, ale jakby do przemieszczania własnego tyłka z A do B, ten samochód jest możliwy, no powiedzmy. Wszystko jest, strzelanie, dmuchanie, no dosłownie naprawdę to, co podobno fani motoryzacji lubią najbardziej, znaczy ja może trochę mniej, bo ja to bym zrobił czterodrzwiowe i z bagażnikiem w tyłu i miałby 1.0 silnika albo coś takiego i byłoby w sumie to samo co każde inne. Ja lubię, żeby było praktyczne, moim ulubionym samochodem jest Prius 2. Będę kończył moją przejażdżkę Kozmo, żeby za długo tego pojazdu nie dręczyć po warszawskich ulicach, zwłaszcza, że zaczął padać śnieg, więc może to jest, nie jest to może idealny moment do upalania Kozma. Więc chyba na dzisiaj to wszystko, drodzy widzowie. Pamiętajcie, budujcie sami swoje samochody.
Da się je zarejestrować, jeżeli jesteście bardzo, bardzo wytrwali i da się to zrobić zgodnie z przepisami i mieć normalnie w Polsce tablicę, rejestrację, numer VIN i wszystko. No i oczywiście nie ma większej satysfakcji w życiu niż satysfakcja z tego, co zrobiło się samodzielnie, więc nie mam wystarczająco dużo pokładów szacunku, żeby oddać Tomkowi, jak bardzo szanuję to, że zrobił samochód sam i nim jeździ. To jest prawdziwa motoryzacja, a nie kupowanie. A jeżeli chodzi o kupowanie, to wejdźcie sobie na sklep.zlomnik.pl, sobie kupcie coś ode mnie, książkę, którą wtedy też sam zrobiłem i sam wydałem, albo naklejkę, albo coś innego, albo